Ja bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi się miło tutaj spotkać. Oczywiście, jak u mnie zwykle jest, jak mam takie coś po święta i tego, to zrobiłem rzeczy w ostatniej chwili, także nie będzie to taka, będzie to raczej, będą to luźne uwagi, ale sądzę, że to może być dla Państwa ciekawe, żeby Państwo zobaczyli, jak tworzy się jakoś odpowiedź na pytanie, bo sam sobie zastanowiłem się, jakie są perspektywy neurobiologii, bo ja to właśnie tak wolę mówić. Coś jeszcze mówię, neuronauki, nauka o mózgu, prawda? A więc teraz mam nadzieję, że mi będzie działał tutaj pilot. Tak jest. A więc nauka o mózgu, prawda? Bo to, no, encefalologia, prawda? Można byłoby to nazwać, gdyby ktoś tak chciał, prawda? Te nauki o mózgu to jest główna część neurobiologii, czyli nauki o układzie nerwowym. Ja właściwie tak. My uważamy, że neurobiologia mózgu trudno jest oddzielać od innych części układu nerwowego, ale mózg jest tą najbardziej zaawansowaną, nadrzędną częścią tego układu. Po pierwsze, to dzisiejsza prezentacja jest taka, że tu jest bardzo dużo rzeczy zupełnie nowych, dlatego że ja dość często lubię sobie tak dopieszczać pewne rzeczy i właściwie jest dość dużo starych przeźroczy, które Państwo pewno znają. W tej prezentacji jest dość rzeczy nowych, a ponieważ ostatnie dwa, właściwie tę prezentację wczoraj skończyłem o godzinie 4:15 rano, a dzisiaj o 5, a poza tym jeszcze dopiero, ale od 11 się obudziłem i skończyłem na teraz. Także na przykład część rysunków to od razu widać, nie zrobiłem jeszcze polskich napisów, ale to dla Państwa nie będzie kłopotnym, to znaczy napisów na ilustracjach. Ale zaczniemy od tego, o czym już mówiłem, że mózg, który jest głównym organem przeżycia i właśnie jest bardzo stary i właściwie na samym początku życia organicznego już ten mózg się pojawił. To znaczy najstarsze miejsca, w których my znajdujemy pierwsze skamieliny, pierwsze odciski żywych istot, to tam już były skorupiaki, to była właśnie ta Fuchsenhuja protence, która ewidentnie tutaj ma właśnie mózg i co jest śmieszne, że ten mózg tego takiego trylobiciego, powiedziałbym, skorupiaka, właściwie bardzo niewiele różni się od mózgu współczesnych skorupiaków. On tam miał kilkanaście tysięcy neuronów i to doskonale wystarczyło, żeby przez ponad pół miliarda lat, 550 milionów lat, te zwierzęta przeżyły. Rozwój tego mózgu następował w wyniku mutacji. Jeszcze raz przypomnieć, że mózg to nie jest narząd, który służy do myślenia, zwłaszcza do myślenia abstrakcyjnego. Mózg jest narządem do przeżycia i on właściwie to, że my potem myślimy, abstrahujemy i tak dalej, to są jakieś rzeczy uboczne. Głównym celem jest właśnie, żeby przeżyć i te kilkanaście tysięcy neuronów już dość dobrze wystarczyło. I chciałem powiedzieć, że na przykład prawie wszystko to, co wiemy o pamięci z podstawowych rzeczy, to wiemy z badań na mózgu aplizji, która ma 16 tysięcy neuronów, prawda? A jednak ta jej pamięć jest zadziwiająco sprawna. Natomiast właśnie te mutacje, otóż te prymitywne stworzenia miały rzeczywiście niewiele neuronów i tak byłoby chyba i z tymi neuronami byśmy pozostali, gdyby nie to, że właśnie pierwszą taką wielką mutacją, która nastąpiła ponad pół miliarda lat temu, to była taka mutacja, w której się nam dwukrotnie zduplikował genom. Nastąpiła kwadruplikacja genomu. My to potrafimy odtworzyć w tej chwili i wiemy rzeczywiście, jak to się zrobiło, a to była rzecz niesłychanie istotna. Mianowicie, jeżeli mamy jakiś gen, to każdy gen, prawda, tam był potrzebny do produkcji białek, odpowiednich białek, prawda? No i nie mógł sobie pozwolić na żadne jakieś takie różne tam fifi-michi, dlatego, bo po prostu trzeba było normalnie, to były te potrzebne rzeczy, które były. Natomiast, kiedy nastąpiła kwadruplikacja, kiedy każdy gen dostał trzy kopie zapasowe, to te kopie zapasowe można było wykorzystać do ryzykownych eksperymentów, prawda? Bo i tak główny gen był, a tamte kopie mogły coś innego robić. No i właśnie okazało się, że taki twór, którego tu mamy nawet z kameliny, on przypomina bardzo dzisiejszego lancetnika. Lancetniki, jak Państwo może pamiętają z biologii, to są strunowce, to są nasi bezpośredni przodkowie w linii ewolucyjnej i właśnie u tego lancetnika, u tej właśnie Pikeia gracilens, tam nastąpiła ta kwadruplikacja genomu, w rezultacie powstały różne dziwne białka i niektóre z tych białek były szalenie ważne, bo one
posłużyły potem do utworzenia na przykład receptorów NMDA, czyli takich głównych miejsc komunikacji dla pobudzającego układu nerwowego, który to on właśnie występuje już u skorupiaków, prawda, a u nas jest rzeczywiście najważniejszy pobudzający aminokwas. No i kilkanaście innych takich białek, które dla mózgu są bardzo charakterystyczne. Teraz ten mózg się bardzo rozwijał, dlatego, bo nasz ludzki mózg, na przykład 1/3 genów naszych ma ekspresję wyłącznie w mózgu. Znaczy w każdym miejscu w naszym ciele znajduje się cały komplet genów, ale one są oczywiście trzymane za pysk przez histony i dlatego nie wyrasta nam na przykład włosy na wargach, oko na palcu, ani żadne jakieś takie inne śmieszniejsze jeszcze możemy znaleźć skojarzenia, prawda? Tego nie ma, dlatego, bo każdy gen jest trzymany przez sąsiadów, tylko tam, gdzie sąsiad powie. Natomiast właśnie 1/3 genów może produkuje białka, czy daje sygnał, instrukcję do syntezy białka tylko w mózgu. Więc ten mózg jest rzeczywiście bardzo specjalny. No i właśnie tu mamy takie te mózgi tych właśnie zwierząt, które pochodzą właśnie od tych prymitywnych niestrunowców, no to na przykład nasz taki homar, prawda, który ma 100 tysięcy neuronów w mózgu. Tych bezkręgowce mają no, najwięcej, to na przykład ma pszczoła czy karaczan, one mają 950 tysięcy, milion neuronów, to jest bardzo dużo. Jedynie głowonogi, to jest wyjątek, ośmiornice poszły w zupełnie jakimś takim innym kierunku, ale nie będziemy o nich w tej chwili mówić. Natomiast tu właśnie mamy ten zwój, który tutaj pełni funkcję mózgu. Natomiast u kręgowców, no to już się zaczęło od już ponad miliona u ryb, prawda? Żaba już ma 18 milionów neuronów. Jak tu przechodzimy do zwierząt, prawda? Ptaki i ssaki, u kota już mamy miliard neuronów, pierwszy miliard. U człowieka mamy 86 miliardów neuronów, a więc bardzo wiele. Mamy i te neurony oczywiście są niesłychanie sprawne. Im więcej tych neuronów, tym większe są możliwości poznawcze. Ale dalsze są ciekawe rzeczy, bo na przykład w historii człowieka tam było też kilka ciekawych mutacji. Na przykład tak mniej więcej około 2,5 miliona lat temu nastąpiła taka śmieszna mutacja, znowu w wyniku duplikacji. Ale tym razem duplikacja genu poszła w taki dziwny sposób, mianowicie, że ten gen, który jest odpowiedzialny za tworzenie kolców synaptycznych, nazywa się tam ta SRGAP2, prawda, on zduplikował się, ale tak troszkę jakby takim z bratem siamskim trochę gorszym. Czy przyczepił się do głównego genu taki mały, taki kurdupel, który go hamował. I efekt był taki, że w związku z tym teraz białka, które są syntetyzowane przez te geny, one się znacznie wolniej przemieszczają w czasie rozwoju w mózgu, ale przemieszczając się wolniej, jak gdyby starzeją się bardziej wolno, to znaczy dochodzą do aktywności później i dlatego wędrują na znacznie dalsze odległości. Po prostu mamy znacznie więcej tych kolców synaptycznych, prawda? One po prostu, te neurony migrują daleko, tworzą większą ilość połączeń, a skutkiem tego jest powiększenie mózgu. I to była właśnie chyba ta mutacja, która zmieniła Australopiteka w homo. Ja nie chcę teraz mówić, bo w tej chwili się zrobiło takie zamieszanie, czy te wszystkie homo erectus habilis forensis, neandertalensis i tak dalej, to właściwie jest taki sam gatunek jak my, bo różnice są takie jak między na przykład pigmejem a jakimś murzynem nilotyckim, prawda, jedne około 2 metrów, drugie około tam, prawda, 1,30 m, a czy to są różne gatunki czy nie, ale w każdym razie homo już od tego czasu zaczął właśnie, ma lepiej lepsze są te neurony, większe i dalej idą. Teraz daj Bóg kilka takich innych wielkich mutacji, których niektóre wiemy, którego genu dotyczyły, drugie nie. Mnie się wydaje, że jedną z takich mutacji, która była szalenie istotna, znaczy nie mi się wydaje, tylko jest rzeczą pewną, to była mutacja takiego genu FOX2P. To był taki gen, który uległ dwukrotnie mutacji pomiędzy gorylem a człowiekiem i dzięki temu człowiek jest jedynym z ssaków lądowych, który ma zdolność do mowy syntaktycznej. My mamy mowę, my mamy składnie. Zwierzęta
porozumiewają się dużą ilością różnych sygnałów, prawda? One mogą nawet mieć bardzo ciekawe jakieś takie, ale one nie mają tego, co mamy my, że po prostu z pewnej liczby składowych my możemy zrobić, którymi są słowa z tych sygnałów, możemy zrobić nieograniczoną liczbę zdań i w związku z tym i każde tworzenie słowa, każde ten jest pewną pracą twórczą. Poza człowiekiem taki rozwój poszedł tylko u walenii, u delfinów, ale to jedna sprawa. Druga taka mutacja, która na pewno była istotna, chociaż o niej się mało mówi i nie wiadomo, jaki gen za to odpowiadał, to było to, że mamy wykształcenie zmysłu estetycznego, czyli że powstała sztuka. Sztuka powstała właśnie od tego człowieka Homo sapiens primigenius do Homo sapiens recens. Różnica polega na tym, że nagle ten Homo sapiens recens, my widzimy, zaczął malować na ścianach jaskiń, zaczął zdobić narzędzia czy naczynia. Nagle zrobiło się coś takiego i to dało większą sprawność mózgu i w wyniku tego my po prostu rozgromiliśmy Neandertalczyków, dlatego, bo byliśmy, mimo to, że byliśmy słabsi, mieliśmy mniejsze mózgi, ale te nasze mózgi były bardziej plastyczne. I do dziś dnia widzimy, że na przykład osoby, które mają duże osiągnięcia akademickie, zwykle uprawiają jakąś sztukę. Albo grają, albo malują, albo przynajmniej są fanami teatru czy czegoś takiego. A więc niewątpliwie, my w tej chwili wiemy, po doświadczeniach zwłaszcza Bernsteina, tego od West Side Story, że wprowadzenie lekcji szkolnych właśnie w oparciu o sztukę, tak zwane Artful Learning, daje fantastyczne wyniki w kształceniu młodzieży. Także mnie się na przykład wydaje to, że są ograniczone ilości właśnie zajęć z rysunków czy ze śpiewu, prawda? To jest rzecz bardzo niekorzystna i rzeczywiście rodzice, którzy się starają o dzieci, to je zapisują albo na muzykę, albo na rytmikę, albo na coś takiego, co jest naprawdę szalenie istotne dla rozwoju. No i właśnie ta sztuka jest potrzebna i dlatego z nami jest. No ale teraz właśnie wróćmy do tego mózgu, więc ten układ nerwowy, prawda, jak gdyby on tam, czyli neuronauki, neuroscience, one się zajmują i układem ośrodkowym, mózg i rdzeń, i układem somatycznym, i układem autonomicznym. Te układy są bardzo ważne i współpracują z mózgiem, ale my oczywiście zajmiemy się mózgiem, dlatego, bo on odpowiada za nasze zdolności poznawcze, które tutaj większość ludzi naprawdę interesują najbardziej. Ale oczywiście ta nauka o mózgu, te encefalologia, prawda, czy neuroscience, z jednej strony mówi o, że to jest bardzo szeroka nauka. I dlatego jak ja mam mówić o perspektywach, ja w ogóle się tak znałem w kropce, o czym mówić, bo to o tym można, prawda, bo podręcznik elementy neuroscience Kandela to jest 2000 stron drobnego druku, prawda, które studenci medycyny powinni znać, oczywiście nie znają, ale to jest, ale to jest cudowne, jako chociażby encyklopedia. No ale w każdym razie to jest, tam jeszcze dużo innych rzeczy jest, prawda, bo to nie tylko jest biologia, ale na przykład modelowanie komputerowe, sieci komputerowe, to w tej chwili wchodzi w neuroscience. Dlaczego, czy nasz mózg jest komputerem, czy nie jest komputerem, prawda, czym się różni od klasycznego komputera, no to oczywiście to będą, prawda, a więc to jest tak samo, jest neuroinżynieria, my w tej chwili już, zresztą potem powiemy, my potrafimy robić różne dziwaczne rzeczy, implanty ślimakowe na przykład, czy implanty siatkówkowe się próbuje robić, myślę się o implantach do hipokampa, tak żeby robić sztuczne protezy pamięci, no mnóstwo takich jest rzeczy, prawda, ale poza tymi naukami twardymi, tu oczywiście jeszcze będzie neurochemia, są nauki miękkie, prawda, i to będzie psychologia, kognitywistyka, neurofilozofia, one są dość ważne, bo tak do lat 70. to w ogóle takie rzeczy w ogóle były nieuważane za naukę, ale nagle jest ten wybuch i jest rzeczą bardzo dobrą i mnie jako takiego twardego neurobiologa biologicznego bardzo cieszy, że właśnie sobie mogę porozmawiać z kognitywistami czy z psychologami, dlatego, bo to jest jednak, czy neurofilozofami, bo to jest bardzo ciekawe, bo to robi pewien dodatkowy sens. I tu na szczęście doszliśmy do tego, że nie jest tak, żeby poszczególne działy neurobiologii patrzyły na siebie z pogardą i, prawda, i niechęcią, tak nie wiem, jak psychiatrzy analityczni i psychiatrzy biologiczni, prawda?
tylko uważamy, że to wszystko razem działa w jednym dobrym kierunku i że ta integracja jest potrzebna i między innymi perspektywami rozwoju neurobiologii to właśnie będzie coś takiego. Ja oczywiście będę tutaj mówił o neurobiologii, mnie najbardziej interesuje taki problem tej neurobiologii antropologicznej, prawda, gdzie ta neurobiologia, która nam coś mówi o człowieku, ale nam mówi tak samo o człowieku w społeczeństwie i coś tutaj też tego troszeczkę liźniemy, prawda? Żebyśmy mogli aplikować, interpolować wyniki neurobiologii, z których większość, zwłaszcza dawniej, to było uzyskane z badań na zwierzętach, żeby to można było, prawda, dojść do człowieka, do gatunku ludzkiego, prawda? I żeby zrobić coś i o gatunku, i o indywidualnych przedstawicielach, i jak to się dzieje. Dlaczego tak się dzieje na przykład nasza przewaga nad Neandertalczykami między innymi wyszła z tego, że Neandertalczycy żyli w grupach 6-8-osobowych, a my w grupach 30-40-osobowych. Nasze wioski były większe niż tamte, co nam dawało, ale to oczywiście musi być jakaś neurobiologiczna przyczyna, dlaczego myśmy byli bardziej towarzyscy niż tamte. Zresztą to nam pozostało w naszym mózgu, bo jak sobie tak przeczytamy, ile mamy takich znajomych, takich bliższych znajomych, to mamy tak więcej około 20-30, tyle bardzo nasza ta. Ile osób w ogóle tak znamy? Tak mniej więcej znamy 100, 115, 120, tyle było w dużej wsi, prawda? A resztę to już jednak musimy zaglądnąć, prawda, do telefonu czy do komputera, żeby sobie tam przypomnieć adresy, kontakty i tak dalej. A więc to jest to. Niewątpliwie wszystko, teraz chciałem powiedzieć, bo tu znowu nie mogę powiedzieć o wszystkich rzeczach w tym neuroscience, bo to się nie da. Ale trzeba sobie zawsze powiedzieć, że każdy postęp w nauce, i to nie tylko w neuroscience, zaczyna się od rozwoju technik. Po prostu to jak tak bardzo ładnie Wilson powiedział, że ponieważ nasz mózg nie służy do myślenia, nasz mózg służy do przeżycia, to nasz mózg o sobie sam niewiele wie. I faktycznie wszystkie rozważania psychologiczne bazujące na introspekcji, one szły jak kulą w płot, prawda? To Freud, który był fantastyczny, jeżeli chodzi o jego wgląd i tak dalej, ale to Freud, prawda, jak Freud powiedział coś, co się dało sprawdzić, to też szło jak kulą w płot, prawda? Frustracja rodzi agresję, agresja daje katarzys. No mamy doświadczenia Milgrama, które pokazały, że jak jest agresja, to wcale nie prowadzi do katarzys, tylko do znacznie zwiększonej agresji. A więc, prawda, i on, Wilson sądzi, że człowiek to wyszedł tak, jakby właśnie jest w takim stawie, i żeby zobaczyć coś o tym sobie, to on musi wyjść na zewnątrz poprzez różnego rodzaju aparatów, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Zresztą Wilson jest ciągle jeszcze żyje, on jest jednym z najwybitniejszych biologów. Może ciekawą rzeczą, wszyscy wiemy oczywiście o jego psychosocjologii, ale bardzo jego ciekawą ostatnią koncepcją jest koncepcja biofilii. On twierdzi, że my dlatego właśnie nam, większość z nas nie lubi, jak się zabija karpie, ścina drzewa, prawda, i zatruwa rzeki. Dlatego, bo w naturze człowieka jest biofilia. My kochamy rzeczy żywe i to jest ewolucyjnie uzasadniony jakiś taki trend. To jest akurat nie mówiąc z psychosocjologii, to nie jest takie kontrowersyjne, jak było. A więc techniki, prawda? I dla nas znowu, ja już nie będę tutaj mówił o anatomii, nie będę mówił o tym, że mózg przez długi czas był uważany za rzecz zupełnie niepotrzebną, albo za tylko rzecz, która służy do ochładzania krwi, prawda? Jak z tym mózgiem postępowali, prawda, nie wiem, Egipcjanie, prawda, którzy wypłukiwali właśnie ten mózg z czaszki, żeby tam się nie psuł, żeby mogła ładnie mumia, prawda, potem nigdy nie umierał jej właściciel i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale i olbrzymi rozwój anatomii był, tylko że z anatomią mózgu, to się zawsze pracuje na mózgu martwym. Dlatego no, bo ten mózg trzeba wziąć po krajach, czy coś takiego. Ja zresztą muszę powiedzieć, że praktycznie całe moje życie naukowca, żeby widzieć, na jakiej zasadzie działa mózg ludzki, to ja po prostu krajałem mózgi zabitych własnoręcznie szczurów, prawda? Także, albo myszy. Także prawda, i nagle pojawiły się techniki, dzięki którym my możemy badać, co się dzieje w mózgu, kiedy ten mózg chodzi, kiedy ten mózg działa, prawda? I wtedy dopiero, i taką jedną z pierwszych zupełnie przypadkowych rzeczy, zresztą odkrytą między innymi w Polsce XIX, to było to, że jak się przyłoży tutaj galwanometr do mózgu, do powierzchni czaszki,
to nagle widać, że tam są jakieś prądy. I to, było, to był początek elektroencefalografii. Prawda? I ta elektroencefalografia, która w latach 30. się rozwinęła, ciągle jest bardzo istotną metodą badania. To w tej chwili nie bardzo często jest w tej chwili mnóstwo różnych odprowadzeń, bada się różnego rodzaju odpowiedzi wywołane i tak dalej, ale zasada jest taka, że my wnioskujemy coś, jak mózg działa, po jego aktywności elektrycznej, które w jakiś tam sposób zbieramy. Ale powstały dalsze rzeczy. Powstała na przykład tomografia komputerowa, przy której po prostu, jak się nazywa tomografia, to mówi o siekaniu, prawda? To jest coś takiego, że robimy zdjęcia rentgenowskie, które potem komputerowo siekamy na różnej tej i patrzymy, jak wygląda ta struktura. Może jeszcze lepiej takie struktury widzimy właśnie przy rezonansie magnetycznym, prawda? I wtedy mamy rzeczywiście bardzo ładnie wychodzą nam poszczególne części mózgu. Są fantastyczne metody, ale te metody, to te dwie metody, są jak gdyby takie metody statyczne. My badamy żywy mózg, ale badamy jakby tak jeden moment czasowy. No ale powstały także metody, dzięki którym możemy badać, jak mózg pracuje, a to było szalenie ważne, żeby zobaczyć, które części mózgu w jaki sposób pracują. Dzięki temu właściwie, bo dawniej też było wiadomo na przykład, co robią poszczególne płaty kory, ale to były takie wyniki stąd, że osoby, które miały na przykład uszkodzenie w korze potylicznej, miały równocześnie uszkodzenie wzroku. Osoby, które miały wylew w okolicy pola Broki, to miały afazję, nie mogły mówić, prawda? Jak się coś stało złego w okolicy ośrodka Wernickiego, to mogły, to słyszały, ale nie mogły zrozumieć sensu zdań. Rozumiały każde poszczególne słowo, a sens zdania był niewytłumaczony. To jest zresztą takie dość dziwne, nam się wydaje, że prawda, jak to nie tego, ale ja miałem dobry taki przykład, jak tak może być. W momencie, kiedy musiałem kiedyś przy moim pierwszym doktoracie honorowym, tam doktorant powinien był wygłosić mowę i dobrze byłoby, żeby wygłosił mowę po łacinie. Ja tam trochę tej łaciny liznąłem w szkole, prawda, ale oczywiście nie sam tłumaczyłem, tylko tam za 120 zł wysłałem do firmy Filolog w Szczecinie i dostałem piękny tekst. Rozumiałem każde słowo i za cholerę mi to się nie składało w żadną sensowną całość. Dopiero jak sobie przysiadłem, jak tego, to zobaczyłem, jak to było pięknie napisane, naprawdę. Łacina jest pięknym językiem, ale na początku je czułem właśnie jak człowiek z uszkodzonym zawojem Wernickiego, prawda? Każde słowo jasne, a co to znaczy, nie wiadomo. No, a więc, ale teraz, prawda, wracając do tego, my w tej chwili, jak badamy te rzeczy, jak to działa, właściwie są dwie główne metody. W tej chwili tych metod jest znacznie więcej, tylko nie będziemy na tym już długo siedzieć, ale dwie takie metody, jedna metoda tomografii pozytonowej, to jest taka metoda, która wymaga podania substancji radioaktywnej do mózgu. Te substancje radioaktywne nie są takie szkodliwe, bo one zwykle trwają, czas półtrwania jest około kilku sekund. Właściwie, żeby przygotować te znaczniki, to właściwie znajduje się, dawniej to było tak, że mały cyklotron znajdował się przy sali zabiegowej, prawda, żeby móc robić te substancje, żeby móc znakować na przykład na fluorem 14 glukozę czy coś takiego. No i to była, ta metoda polegała na tym, że obciążano glukozę, którą jest jedyną sprawą dla neuronów, właśnie taką substancją radioaktywną, która się bardzo szybko rozwala, produkując potem promieniowanie beta, czyli pozytony, które potem, zderzając się z materią prawdziwą, bo pozytony to jest antymateria, dawała prakwanty i to już można było to wszystko badać, te fotopowielacze tam to wszystko robiły. To była doskonała metoda, bo ona wykorzystywała to, że jak mózg pracuje, to on wtedy więcej potrzebuje energii, więcej chłonie tej energii. W związku z tym, jak mi zaczyna jakaś część mózgu pracować, to te neurony biorą więcej glukozy, ale poza tym, że biorą glukozę, to biorą też troszkę tej na przykład fluorowanej deoksyglukozy, która tam zostaje, no i wtedy widać, w którym miejscu jest to działanie. To jest taka metoda, która pozwala nam bardzo szczegółowo pokazać, które neurony były aktywowane. Niestety jest zła rozdzielczość czasowa, bo to długo trwa, zanim ten cały proces zostanie wychwycony. Natomiast druga metoda, to była metoda funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i ta metoda polega na tym, że ona bada na skutek różnic
tego, jak tam hemoglobina, prawda, utlenowana i nieutlenowana, hemoglobina i oksyhemoglobina, jaki ma tam moment magnetyczny i co tam potem zmienia z wodą, to nam pozwala zobaczyć, w której części mózgu jest silniejszy przepływ krwi, a w której mniejszy. I wobec tego to nie jest aż tak dokładnie do szczegółów, ale widzimy, w których to się dzieje kierunka. To znaczy, to jest takie, to są bardzo śmieszne, bo to jest z takiej pracy, w której badano, jak się pobudza mózg mężczyzny i kobiety przy oglądaniu obrazków pornograficznych, prawda? Ale do tego między innymi ta metoda jest wykorzystywana, do takich rzeczy na miejscu. To była taka, tą metodą badano na przykład, które części mózgu się pobudzają w momencie, kiedy oglądam piękny obraz. Albo w ogóle obraz brzydki. To były takie metody, które nam pozwoliły zbadać mnóstwo rzeczy dotyczących naszych reakcji, takich no dość ulotnych, prawda? Ta neuroestetyka bazuje właśnie na tych doświadczeniach. No więc tych technik, bo oczywiście jest znacznie więcej w tej chwili, ale po prostu nie będziemy mówili. Ja tu żałuję, że nie mam czasu, bo w tej chwili jest postęp olbrzymi. Ta, na przykład taka właśnie optogenetyka, na przykład tam badamy. Nie mamy czasu. Obrazowanie funkcji, prawda, ale na przykład chciałem tylko powiedzieć, że bardzo ważne jest, jak sygnał zostaje przekazywany do drugiego. Ja teraz Państwu powiem troszkę tajemnicy, jak ja robiłem tę prezentację. Dlatego, że chciałem dać dość dużo nowych rzeczy. Otóż pomyślałem sobie, że jeżeli chcę znaleźć, jakie są perspektywy neurobiologii, to może lepiej nie, żebym sobie tak sam myślał, prawda, myśli, aż wymyśli, tylko z jakąś metodę muszę znaleźć. Taką dobrą metodą było, żeby sobie wziąć dwa ostatnie tomy czasopisma Nature Neuroscience, które ma taki dział Reviews and Perspectives. I po prostu przeglądałem z, nie wiem, z 30 czy 40 prac właśnie z tych działów, które mówią naprawdę o aktualnych perspektywach. I trochę tych rzeczy, jak Państwo zobaczą, to będzie z roku 2012 czy 2013, są właśnie te rzeczy, tak powiem, prosto od krowy, albo prosto od matki natury neuroscience. Także stąd, prawda, mi się wydaje, że tu oczywiście znowu nie mogłem powiedzieć wszystkiego, ale trochę było takich ciekawych rzeczy. A między innymi właśnie oni się tam zajęli tym tworzeniem jak się ten badać sygnał między neuronami, bo ten sygnał między neuronami oczywiście tutaj z jednego neuronu idzie tutaj zakończenie nerwowe, które tu trafia na kolec synaptyczny i pobudzenie w drugim neuronie. To oczywiście dzieje się w tym, bo są te pęcherzyki, prawda? Te pęcherzyki się uwalniają, działają na receptory. Ale jak wygląda uwalnianie tych pęcherzyków i tak dalej, jest dość skomplikowane. No i teraz przez długi czas w ogóle nie było wiadomo, co to się dzieje. I znaczy Bernard Katz w roku 1950 już badał bardzo dokładnie, jak wygląda uwalnianie neuroprzekaźnika i właściwie na podstawie badań elektrochemicznych doszedł do wniosku, że sygnał jest uwalniany pakietami, ja mówię kwantowo. Czyli musiało pewno otwierać się, musiało się otwierać pęcherzyki i wyrzucać zawartość. Prawda? To nie była taka linia ciągła, tylko łup, 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 chwila, co chwila, prawda? Ale trwało to bardzo długo, prawie 30 lat, zanim udało się w mikroskopie elektronowym rzeczywiście zobaczyć, że te pęcherzyki podchodzą do błony i tu się coś uwalnia. I to jeszcze ciekawe, że się uwalnia na dwa różne sposoby. Albo cały pęcherzyk się otwiera, tu cała zawartość się wylewa, pęcherzyk znika, albo hej, przychodzi, robi taką małą dziurkę, tu się wylewa i ucieka. To nazwano bardzo śmiesznie, to nazwano kiss and run, prawda? Skradnij pocałunek, pocałuj i uciekaj, prawda? Ale to jest zwykle sposób, w jaki następuje to uwalnianie. Ale teraz znowu powstały techniki, bo teraz okazało się, że znaleziono takie białka, które fluoryzują na zielono, które można połączyć z białkami, które się znajdują, które wyścielają taki pęcherzyk i tam pomagają w uwalnianiu albo w chwytaniu tego. I teraz właśnie, kiedy to jest bardzo śmiesznie, bo ten akurat to jest taki barwnik, który zależy od pH. On fluoryzuje wtedy, kiedy ma pH stosunkowo niskie, a w środowisku silnie kwasowym ta fluorescencja znika. Nazwano go bardzo śmiesznie, bo nazwano fluoryna, to pH od F jest właśnie zrobione, że to zależy od kwasowości, prawda? Więc ta pH fluoryna, czyli ta fluoryna, ona po prostu normalnie w pęcherzyka nie ma. Pęcherzyk się otwiera, jego pH spada, robi się tak jak w otoczeniu, no pęcherzyk świeci, potem znika, prawda?
pęcherzyk się zamyka przez te świeci i w ten sposób dzięki temu można było zbadać, a to jest dość ważne, dlatego, bo od uwalniania się neuroprzekaźnika zależy transmisja nerwowa i przy wielu na przykład schorzeniach neurologicznych to właśnie mamy kłopoty z tym uwalnianiem się neuroprzekaźnika z ale tak i przy wielu rzeczy, no dlaczego nam miło jest na przykład po amfetaminie? No dlatego, bo właśnie dopamina jest uwalniana z pęcherzyków, prawda, w dużych ilościach i wychodzi na zewnątrz i takie rzeczy się bada. Ale też różne inne rzeczy, na przykład takie etykietowanie fluorescencyjne, prawda, to bardzo ciekawa historia. Tutaj robiono takie badania, prawda, i to były świetne badania u zarodka myszy, no ale one były dobre, bo tutaj są takie po prostu jądra neuronów, one tutaj fluoryzują na fioletowo, podczas kiedy komórki progenitorowe, z których neurony powstają, są na czerwono. I teraz można było prześledzić, gdzie i z jakich komórek, w których miejscu tworzą się potem komórki nerwowe, bo komórki nerwowe w mózgu w czasie rozwoju się tworzą i dopiero potem, jak już tak dojdziemy do jakiegoś wieku stabilnego, nie wiem, tam 5-6 lat, no to już od tego czasu komórki nerwowe nowe tam się tworzą normalnie tylko w niektórych strukturach mózgu, prawda? Ale teraz na przykład tymi metodami badano, to może być zastosowane do bardzo interesujących rzeczy. W Polsce w tej chwili na przykład jest wielka dyskusja na temat tego 6-latki do szkoły czy 7-latki do szkoły, jaka jest gotowość wieku szkolnego, prawda? Akurat nie, cała trójka moich wnuków w Holandii poszła do szkoły w wieku lat 4 i w tej chwili jest doskonała, co ważniejsze, jak właśnie moja wnuczka 16-latka przyszła, żeby się spotkać z moim polskim wnukiem, który jest 17-latkiem, a ona tam jeszcze była z kilkoma koleżankami, to Franciszek, no tak, no z tymi dziewczynami naprawdę można porozmawiać, one są naprawdę na wyższym poziomie intelektualnym niż wszystkie koleżanki u mnie w gimnazjum. Wcześniej zaczęły, ale między innymi skąd się też biorą te holenderskie historie? Między innymi z tego, co mówiłem, że sztuka jest szalenie ważna dla rozwoju dziecka. Otóż w tych szkołach holenderskich mają metodę taką, że każda klasa musi w przeciągu semestru dać przynajmniej 3 przedstawienia teatralne dla reszty klas w całej szkole. I te dzieci, prawda, one się uczą teatrzyku. Nic tak dzieci nie rozwija, jak jakakolwiek performing arts. Czy to będzie taniec, teatrzyk, recytacja. Dzieci się oswajają z ludźmi, przestają być mig zahamowania, wiedzą, że ważna jest praca grupowa, i tak dalej, i tak dalej. To doskonale działa, prawda? My w Polsce, jeżeli nie mamy kółka teatralnego, to właśnie mamy raz w roku jasełka, to jest jedyna taka aktywność teatralna, prawda, w szkole. Naprawdę, to są także te metody w tej straszliwej Holandii, prawda, tutaj legalna marihuana, straszne. Zresztą nie wiem, czy Państwo zauważyli, była śmieszna rzecz z legalną marihuaną, mianowicie dostałem telefon, właśnie maila od faceta z takiego portalu związanego z Frondą, to już mnie trochę zdziwiło, prawda? A on mówił, panie profesorze, bo tam bardzo prosimy o pański komentarz na temat. I podali mi tutaj link do angielskiego czasopisma, amerykańskiego czasopisma, gdzie napisano, że w pierwszym dniu po legalizacji marihuany w Colorado było 36 wypadków śmiertelnych i mnóstwo osób, chaos w ogóle tego i tak dalej, sprzedawkowanie i tak dalej. Ja może na szczęście, może nie na szczęście, ja wróciłem tak, chyba niedziela po wykładach, ale patrzę, czasopismo nazywało się rzeczywiście chyba tam Daily Crown, czyli nie dzienny kurier, tylko dzienna porzeczka. Już ta sama nazwa wskazuje na to, że jest to czasopismo trochę prześmiewcze. No i rzeczywiście, bo to zrobiło absolutnie właśnie z takim cudnym historiem. To było to samo czasopismo, które podało, że pani Payne po zamachu zrobionego przez Czeczenów w Bostonie powiedziała, że powinniśmy zbombardować Czechosłowację, prawda? No to tam Czechy, prawda? Bo to no, Czechy, Czeczeny, to właśnie to samo. No więc tam to też było śmieszne, prawda? No i oczywiście, ale ja lojalnie, zamiast mimo to, że mnie podpuszczano, żeby tamtym mówić tak, żeby się wygłupili, to ja jednak uważam, że no kurczę, profesor nie może tak podkładać nogi nawet tym, który nie kocha tak specjalnie. No więc w porządku. Ale okazało się, że szwedzkie Ministerstwo Zdrowia się na to złapało i właśnie na poważnie napisało o tych straszliwym pogromie, jaki właśnie legalizacja marihuany spowodowała. No ale wracajmy teraz do tego gotowości szkolnej. Otóż po prostu
My możemy w tej chwili sprawdzać metodami neurobiologicznymi, czy dziecko jest gotowe do szkoły, czy nie jest gotowe, prawda? Bo tu, prawda, co jest ważne w szkole? Ważna jest kontrola poznawcza, prawda? Ta kontrola poznawcza polega na tym, że dziecko potrafi blokować pewne niepotrzebne rzeczy, albo blokować przychodzące bodźce, które nie są ważne, nie ma ADHD na przykład, prawda? To jest coś takiego. Ta kontrola poznawcza jest bardzo istotną rzeczą, prawda? Za co odpowiada kora przedczołowa, uczenie się i pamięć, za co odpowiada formacja hipokampa oraz umiejętność czytania, co się wiąże z lewostronną korą skroniowo-ciemieniową i skroniowo-potyliczną. I teraz można obszary, one się zmieniają w trakcie dojrzewania, w trakcie rozwoju dziecka i można badać doświadczenie, czy dziecko do tej szkoły się nadaje, czy jeszcze się nie nadaje. To jest, znaczy, to jest obiektywna rzecz odróżnienia, bo testy IQ o tym zupełnie nic nie mówią. Nawiasem mówiąc, nie mogłem znaleźć do tego odnośnika, ale dokładnie pamiętam, że moja mama pisała takie notki popularno-naukowe do czasopisma Wszechświat, właśnie jak była ciężko ranna, nie mogła, już nie była sprawna, prawda, na to, że mogła być czynnym biologiem, to właśnie przeszła na popularyzację i tam właśnie wtedy pamiętam, że znalazła pracę, gdzie jak Amerykanie przyszli na Filipiny, chodziło o to, że tam nie było żadnych danych, jaki jest wiek dziecka, a kiedy dzieci mają iść do szkoły. I tam zrobili taki test filipiński, który polegał na tym, że okazało się, że jeżeli dziecko, dzieci mają krótkie rączki, duże głowy. Jeżeli dziecko potrafi sobie dotknąć ciemienia ręką, to znaczy, że może iść do pierwszej klasy. To jest niby takie proste, ale to jest dokładnie tak samo działa, jak to, że człowiek może projekt samochód, jak przejdzie, potrafi przejść 10 metrów prosto, stać przez 5 sekund na jednej nodze i swoje nazwisko przespelować od tyłu, prawda, i policzyć od 10 do 0, prawda, czy coś takiego. Te funkcjonalne testy bardzo dobrze działają. No ale tutaj na przykład właśnie widzimy, to były właśnie różne takie badania właśnie zmian, prawda, i jak te zmiany przechodzą z wiekiem jeszcze, to było dość ciekawe, że badano, co z wiekiem w mózgu się zmienia, jeżeli chodzi o zdolność uczenia się. I to było dość ciekawe, bo prawda, to były takie badania, one po prostu to były takie śmieszne badania, bo to było na to, że miało się zafiksować oko na jakimś punkcie, a równocześnie się na peryferiach pojawiały się błyski, tak czasami przy teście na pole widzenia. I teraz chodziło o to, czy ktoś potrafi nie zwracać uwagi na te światełka i mieć zafiksowany zwrot, czy też ma słabą kontrolę. Jak mam słabą kontrolę, to oczywiście patrzę na te wszystkie inne dodatkowe rzeczy. Więc taki test prafiksacji, tam jeszcze zgodnie albo przede wszystkim w ruchu sakadowym, prawda, i tak dalej. A z tych badań w KMR wynikało, że w trakcie rozwoju, tutaj mamy, prawda, już osoba od 18-30 roku, ta kontrola poznawcza wzrasta, prawda, ale to się wiąże z włączeniem się przede wszystkim, to jest ciekawe, mózgu. Mózg, który jest mało aktywny, tu zaczyna się aktywizować, prawda? Natomiast co było interesujące, prawda, że pewne rzeczy były stałe, prawda? U dzieci, jak i u dorosłych, prawda? Na przykład kora wyspowa, kora przedklękowa, przednia kora obręczy, one mniej więcej tak samo rozwijały. Czyli że dzieci już mają pewne zdolności do uczenia się, tylko że nie mają możliwości tego takiego hamowania i organizowania. To są te zabawy z neurobiologią. Teraz bardzo aktualnym jest problem uzależnień i badacze, teraz to też było właśnie w nowych tych neurobiologicznych, w jakiś sposób poszczególne części kory, a zwłaszcza tak zwana kora oczodołowa, kora orbitofrontalna, to jest jedna te najnowsze części kory, to jest kora przedczołowa i kora orbitofrontalna, one są szalenie istotne. Ta kora orbitofrontalna między innymi właśnie służy do hamowania wielu niedobrych historii. Na przykład, były takie sprawy, że guz, który uciskał na korę prefrontalną, spowodował u chorego, który to był, że nagle ten chory wykazał aktywność pedofilską. To właśnie to sprawa była dość skomplikowana, bo to właśnie faceta naprzód oskarżono o pedofilię. Potem okazało się, dano mu do wyboru albo szpital, albo więzienie. Wybrał szpital. W szpitalu się tak zachował, był też hiperseksualny, niemożliwy do tego. W związku z tym miano go przynieść do więzienia, ale zemdlał. No a wtedy mu zrobiono tomografię mózgu. Okazało się, że ma olbrzymiego guza, który mu naciskał na tą korę orbitofrontalną. Wycięto guza i facet
Baranek, jagnię, wszystkie rzeczy nie. Dlaczego? Dlatego, bo kora orbitofrontalna, ona hamuje nam różne rzeczy z korze, w korze, prawda, z głębszych warstw kory, prawda? My wszyscy, ten dr Jekyll i Mr. Hyde, one ciągle są w naszych głowach. Także to naprawdę, jakże, zresztą czasami widać, prawda, jak się nam trochę przehamujemy korę, prawda, mózgową, na przykład alkoholem, to u wielu osób mówimy, że wychodzi z niego bydle, prawda? No po prostu nie ma tego hamowania z góry, tylko jest to z dołu, prawda? A więc ta kora orbitofrontalna. I tu robiono takie badania właśnie nad tą korą, prawda? Mamy, ale teraz robiono różne testy behawioralne, prawda? Prawda? I te testy behawioralne, którym badano tą rolę, tę rolę kory orbitofrontalnej, i to znowu też pokazuje, jakie są perspektywy neurobiologii. Już nie robimy tylko takich testów biologicznych, ale na przykład zaczynamy robić testy z ekonomii, testy na podejmowanie decyzji, prawda, z nauki o grach i tak dalej. I okazało się właśnie, że ta kora, bo my kora orbitofrontalna bierze udział w podejmowaniu decyzji, przy czym decyzje są podejmowane, są jakby dwa typy. Decyzja perceptualna, zmysłowa i decyzja wartościująca. Na przykład jeżeli facet patrzy na skan bagażu gdzieś tam na lotnisku i patrzy, co jest w środku, to on musi mieć decyzję perceptualną. Czy to, co widzi, to jest suszarka do włosów czy pistolet, prawda? To jest typo perceptualna, prawda? Natomiast wartościująca, prawda, to czy to jest dla mnie dobre, czy to jest dla mnie niedobre, prawda? No i te efekty, ale dlaczego teraz to jest takie istotne? No, te różne wartości, impulsywność i wartościowanie są takie bardzo, u różnych ludzi to jest dość różnie, są takie bardzo ładne testy na przykład na to, jak się człowiek zachowuje, jak jest impulsywny, na przykład takie jest zabawa w ultimatum. Zabawa w ultimatum, która polega na tym, że po prostu, wiedzą Państwo, na czym polega za ultimatum, czy nie? Nie? To polega na tym, że jest dwóch partnerów. Jeden dostaje 1000 zł i ma się podzielić z drugim. I teraz on może się podzielić jak chce. Tylko drugi musi to zaakceptować albo odrzucić ten podział. Jeżeli zaakceptuje, to obie strony dostają tak, jak się mówiło. Jeżeli odrzuci, żadna ze stron nie dostaje nic. I teraz no, jak facet mówi, no to odpowiem ci 400, no to oczywiście dostaje 400 za nic, co się zgadzam. No trochę mi pika, że on ma 600, ale nic. Ale jak on mówi, dostajesz 50 zł, a ja byłem 950, no to normalno sobie, ach, ale to tego nie, to na to się nie zgadzam. Stracę te moje 50, ale żebyś ty, Braniu, nie dostał tych 950. No i ta zabawa w ultimatum właśnie mówi, jak wygląda to nasze wartościowanie, prawda? To bardzo ciekawe, zresztą to też pokazuje, to też były badania neurobiologiczne, że na przykład jak tak normalnie się tak godzimy mniej więcej między 400-300 zł też akceptujemy, a gorzej nie. Ale jak się napijemy takiego napoju z aminokwasami, który podejrzewam się obniża poziom serotoniny w mózgu, to nawet 400 jest dla nas za mało i odrzucamy to, bo jesteśmy na tyle impulsywni, a przez impulsywność chcemy... Zwykle sprawiedliwość i impulsywność bardzo się wiążą ze sobą. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ja pamiętam, że zawsze jestem na jakichś takich spotkaniach, na których się dyskutuje sprawę narkotyków, to racjonalni, którzy mówią, no legalizujmy to marihuanę i tak dalej, mówią cicho i spokojnie. Natomiast ci, którzy są za podniesieniem kary, to oni wszyscy wrzeszczą. Proszę zauważyć, kto wrzeszcza, a kto nie w takich dyskusjach. To jest też ciekawy test na impulsywność. Impulsywność jest związana z tym żądaniem praw, sprawiedliwości, prawda, i tak dalej. No ale tutaj oczywiście ta kora właśnie bierze dość istotny udział, a teraz co jest ciekawe, że ta kora orbitofrontalna, prawda, ja to nazywam sobie KOF, prawda, to jest bardzo śmiesznie, jeżeli na przykład nagrodę, mamy nagrodę pokarmową, coś tam jemy, kora reaguje, ale potem robimy coś takiego, że dajemy tyle jedzenia, żeby się człowiek przejadł, aby przejadło. Wtedy to się nazywa, że jest dewaluacja nagrody. I wtedy przy dewaluacji nagrody i przy dobrze działającej korze prefrontalnej, korze orbitofrontalnej, to ta dewaluacja nagrody jest szybko odbierana. A więc mamy smaczną potrawę i przejedzenie, prawda? I badamy ile aktywność behawioralną i reakcję KOF, prawda? I wtedy widzimy, że ta aktywność KOF, prawda, w momencie, kiedy mamy tutaj taki, że jesteśmy tutaj, prawda, głodni, to nie, natomiast jeżeli jesteśmy najedzeni, nasyceni, no to mamy zahamowanie, ale tu nie. To było ciekawe, tak samo te badania na szczurach, prawda? Znowu
U szczura tam robiono coś ciekawego, bo to jest doświadczenie, które dotyczyło bardzo ciekawego zjawiska, mianowicie wyuczonej awersji pokarmowej. Jeżeli szczur dostanie jakieś jedzenie, ale równocześnie mówię, zrobi coś takiego, że on potem będzie chory, to on przestanie lubić to jedzenie. To jest bardzo interesująca historia, ale to samo mamy i u ludzi. Że jeżeli kiedyś zjemy nową potrawę i potem się rozchorujemy, to może nie w wyniku tej potrawy, w wyniku jakichś innych tych, prawda? Nie wiem, dostaniemy, zjem nową potrawę gdzieś tam w Grecji, a potem się opalimy i dostaniemy lekkiego porażenia słonecznego. Ta rzecz nam nigdy nie będzie smakować. A przynajmniej przez bardzo długi czas. I ja miałem takiego znajomego, który zjadł jakieś nowe cukierki przed lotem, samolotem, to lot był właśnie tego, on się prawie wymiotował, potem powiedział, ja wiem, to był neurobiolog, ja wiem, że to jest neurobiolog, ja na te cukierki patrzeć nie mogę, dużo mam takiej awersji pokarmowej. U szczura tą awersję pokarmową na szczycie wywołujemy w ten sposób, że po jedzeniu od razu szczykamy go solami litu, które właśnie powodują, że szczur się tak bardzo źle czuje. No i znowu, prawda, jeżeli mamy u takiego szczura, no to jeżeli taki szczur miał potem lit, no to on znacznie gorzej reaguje, prawda, na to jedzenie. Ale jeżeli jest uszkodzona ta kora orbitofrontalna, nie, prawda? I to tak samo akurat nie były tak samo takie badanie u małpy, prawda? Też pobieranie pokarmu przed i po jedzeniu. Znowu, jeżeli jest kora orbitofrontalna uszkodzona, to małpa, mimo tego, że się przejada, to i tak będzie dużo jada. Czyli ona nie potrafi zrobić sobie jakiejś takiej decyzji. Ale co jest ciekawe, prawda, że jeżeli się teraz i robimy takie badania, że się na przykład odwracało sygnał. To znaczy, że zwierzę się uczuło, że na przykład dostaje cukier, jak jest jeden rodzaj światła, albo jeden zapach, a dostaje chininę, jak jest drugi. W początku zwierzęta się to uczą. Ale potem robimy odwrócenie tego, to znaczy, że nagle, prawda, na zapach na przykład wiśni tu będzie gorzkie, a na zapach śliwki będzie słodkie. I oczywiście jest ten kłopot z uczeniem się, ale jeżeli mamy uszkodzoną korę, znacznie gorzej się uczymy, właśnie odwracamy sobie tą historię, prawda? Czyli sprawność uczenia się sygnałów, prawda, zwiastujących bodziec pozytywny, negatywny, zostaje, prawda, tutaj przy uszkodzeniu kory, nagle my nie potrafimy się uczyć, tracimy jak gdyby plastyczność. Ale teraz, co było ciekawe, że to samo dotyczy odpowiedzi na narkotyki. I teraz tu robiono to z kokainą, takie samo doświadczenie, i okazuje się, że teraz jak małpy otrzymywały kokainę, prawda, przez 14 dni, prawda, i tutaj tak jak się to patrzy, to nagle okazało się, że znowu to odwrócenie reakcji, bo małpa znowu miała albo brać kokainę, albo nie, nagle ono było znacznie tutaj gorsze. To samo było u szczurów, prawda, to te szczury sobie same miały podawać kokainę, prawda, i znowu w momencie, kiedy zmieniono ten, no to tutaj poszło w drugą stronę. I to samo zresztą u ludzi. U ludzi po prostu badano uzależnionych, którzy chronicznie brali kokainę. Widać ewidentnie, że branie kokainy uszkadza coś w korze orbitofrontalnej. Ona zmienia osobowość, prawda? I to nieumiejętność, to nieadaptowane historie. Państwo oczywiście wiedzą, kim są ci ludzie, prawda? Bonnie and Clyde, oczywiście. Bonnie and Clyde to są prawdziwy Bonnie and Clyde, a to są oczywiście z filmu. Oni byli kokainistami. Jako ten maladaptacja kokainistów powoduje, że oni są strasznie agresywni. Heroinista tak samo robi wszystko, żeby zdobyć pieniądze na narkotyk, ale robi to kradnąc, łagodnie, nie zabijając. Natomiast właśnie kokainista, Bonnie and Clyde, to fantastycznie to właśnie wyglądało. Oni strzelają dla przyjemności strzelania, prawda? Zdobywając oczywiście te rzeczy. A więc widać, czyli prawda, to jest zmiana, która dochodzi i to znowu, to neurobiologia pokazuje, w jaki sposób ta zmiana osobowości pod wpływem stymulantów jest związana z korą orbitofrontalną. No i w ogóle ta cała neurobiologia uzależnienia i genetyka uzależnień to w tej chwili rzeczą niesłychanie istotną. Nie będziemy tu wchodzili w szczegóły, ale chodzi o to, że bardzo wiele rzeczy jest bardzo wielki procent i udziału genetycznego, i udziału środowiskowego. A żeby tak, bo to już tak długo i tak mówimy, to tylko chciałem powiedzieć, że jak się robi takie badania, to widać, jak rzeczy się zmieniają się z wiekiem. To znaczy, to akurat nie tutaj, to jest kwestia palenia papierosów, bo to akurat to badano i okazuje się wtedy, że indywidualny efekt środowiskowy jest mniej więcej taki sam przez całe życie. To jest od 13-letnich dzieci do 40-letnich osób, prawda? Natomiast wpływ rodziny jest bardzo silny na początku. Jak widzę, że wszyscy w domu palą, to ja też palę.
a potem z wiekiem to zmienia się. Natomiast efekt genetyczny ewidentnie widać, że z wiekiem, i to jest bardzo często, przy wielu rzeczach efekty genetyczne pojawiają się w późniejszym czasie życia. To samo jest na przykład z agresją. Agresja u młodych ludzi jest związana ze środowiskiem, odpowiedzią na środowisko. Agresywna starość, jesteśmy tak agresywni, jak byli nasi rodzice. Prawda? Także ewidentnie na przykład ja widzę, że moi rodzice byli bardzo łagodni, dlatego moja młodzieńcza agresywność bardzo spadła. Prawda? No, a teraz na przykład jeszcze coś takiego z takich perspektyw. No, od frenologii. Prawda? Frenologia to była nauka, która oczywiście miała złe przesłanki, ale idea była fantastyczna, że jakoś w budowie mózgu będą się odzwierciedlały cechy człowieka. No i tak to wyglądało, ale no i co teraz wiemy? Badano, prawda? Okazuje się, że w zależności od tego, jak się zmieniają struktury mózgowe, czy one są większe czy mniejsze, to wiele rzeczy można o tym powiedzieć, prawda? Na przykład jest dość dobra tutaj korelacja pomiędzy koordynacją oboręczną, prawda, a anizotropią spoidła wielkiego. Anizotropia to jest takie badanie, które po prostu mówi o tym, jak prawidłowo przebiegają włókna w istocie białej. Prawda? A więc, jeżeli jest ta duża anizotropia, to wtedy widzimy, że jesteśmy, czy prawidłowo biegają, to wtedy jesteśmy znacznie zręczniejsi, prawda? Ale tak samo okazało się, jak chodzi o struktury gramatyczne. Otóż jak je uczymy struktur gramatycznych, to też znowu, jeżeli mamy tą anizotropię wyższą w obszarze broki, w tym centrum mowy, to jesteśmy lepsi, jak mamy mniejszą anizotropię. A tutaj z kolei stężenie substancji szarej i grubość prawej kory słuchowej, a wykonywanie testów na rozróżnianie wysokości tonów. Znowu widzimy, że to jest tak, że niektóre osoby mają większą, a inne gorsze możliwości rozróżniania wysokości tonu właśnie ze względu na te zmiany w korze, prawda? Uczenie się w ogóle zmienia pewne struktury w mózgu, prawda? To akurat nie były takie ciekawe badania, to było uczenie ludzi żonglowania. To było parę lat temu, to było takie bardzo, bardzo modne, chociaż to teraz zostało w tym review w zeszłym roku zrobione, prawda? I widać, że już po tygodniu widać, że zmienia się coś tam w korze i zostaje to przez dłuższy czas. I zmiany dotyczą tak samo istoty białej. I w ogóle zrobiono takie ciekawe badania, one są w tej chwili są kwestionowane, ale były bardzo ciekawe badania osobowości. My wiem, że tam są różne metody badania osobowości, ale wiele ludzi się posługuje tą wielką piątką, prawda? Ekstrawersja, sumienność, otwarcie doświadczenie i tak dalej. I próbowano zobaczyć, czy są jakieś korelaty między wielkością poszczególnych części mózgu, a właśnie tą osobowością mierzoną testami na osobowość. Okazało się, że osoby, które są bardzo ekstrawertyczne, mają znacznie większą przyśrodkową korę orbitofrontalną. Znowu wracamy do naszej kory orbitofrontalnej. Ona jest ewidentnie bierze udział w tym, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy nie. Natomiast kwestia sumienności, też taka ważna cecha, to tutaj oczywiście środkowy zawój czołowy jest większy u osób sumiennych. Neurotyzm, który jest też jedną z tych, on jest w wielu miejscach w mózgu. Osoby neurotyczne różnią się od osób nieneurotycznych. Można powiedzieć, że są wrażliwsze prawdopodobnie na więcej rzeczy, prawda? Bo po jednym słowie jak woda po kawce, ale u innych właśnie coś takiego jest. Zgodność też bardzo istotna historia. Tak, tylna kora obręczy, prawda, i górna bruzda skroniowa są lepiej rozwinięte u osób zgodnych. Jedną rzeczą, z której nie stwierdzono żadnej korelacji anatomicznej, to była otwartość na doświadczenie. Coś takiego, co jest dość bardzo też ważną taką cechą osobowości. No dobrze. A teraz tak, no fajnie, to jest ten mózg. Możemy jakoś działać, prawda? Działam na jego lekami, a skalpelem. Oczywiście, leczenie mózgu, ta psychochirurgia, prawda? Dlaczego ta psychochirurgia w tej chwili stała się taka sensowna? Bo na mózg, to są znowu te nowsze perspektywy neurobiologii, na mózg zaczynamy teraz patrzeć nie jako na takie odrębne kawałki, tylko ani nie na neurony, tylko na obwody. Że cały mózg składa się z tych obwodów i zaburzenia pewne, to jest awaria w obwodzie. To nie jest to, że tam w którymś momencie, że coś punktowo jest, tylko po prostu gdzieś coś nie dociera. No i słusznie, bo prawda, jak gaśnie światło w domu, to awaria nie jest w żarówkach, prawda, tylko jest prawdopodobnie w stopkach, a jeżeli jestem w Warszawie, to w korkach, a być może to w ogóle jest w transformatorze i tak dalej. No i to bardzo, to inaczej patrzymy na choroby psychiczne. My wiemy na przykład, że kompulsy te
obsesive-compulsive disorder, zachowania obsesyjno-kompulsyjne, są pewne obwody, które tutaj, jeżeli je się przerwie, znaczy jeżeli są nadmiernie pobudzone, to mamy właśnie zachowania obsesyjno-kompulsywne i być może przerwanie ich może coś zrobić, prawda? Widzimy, prawda, że właśnie tu mamy takie duże nasilenie aktywności, prawda, przy OCD, prawda, w korze mózgowej. Znowu dochodzimy do tej kory prefrontalnej. Mamy specjalne obwody, które z kolei tutaj za ich uszkodzenie będzie powodowało powstanie zespołu stresu pourazowego. No i próbowano takie rzeczy, ludzi już dawno próbowano leczyć chirurgicznie, najstarsze rzeczy wiemy właśnie od Majów czy coś. Mamy te ślady trepanacji czaszki, które chorzy przeżywali, dlatego, bo tutaj właśnie widać, że tu są zabliźnione są te dziury, prawda? Kość powstała, czyli kilka lat się pewno żyło po tej trepanacji. Czy to była psychochirurgia? No była taka psychochirurgia, żeby upuścić złe duchy, prawda? Bo to oczywiście było też, ale na przykład można przypuszczać, że to była metoda zmniejszenia obrzęku mózgu. Też można przyjąć, że coś takiego mogło być po uderzeniu. Więc taka psychochirurgia była. Właściwie taka psychochirurgia zaczęła się od Gottlieba Burkharda, szwajcarskiego lekarza, który zrobił swoje pierwsze badania nad schizofrenikami, ale niestety no, u niego dały to bardzo złe wyniki. On sam potem został zdyskredytowany przez środowisko, wycofał się z tego wszystkiego. Tym niemniej impuls do dalszych badań zrobił badania na małpach. To zrobił John Fulton. On robił badania na szympansach. On w ogóle zrobił w Ameryce pierwsze takie laboratorium badania naczelnych. I właśnie badał korę mózgową metodami operacyjnymi, ale między innymi on uczył takich odruchów warunkowych dwóch szympansów. Miał szympansicę, która była strasznie histeryczna, która reagowała na wszelkie niepowodzenia, frustracją, agresją, wrzaskiem. Trochę małe dzieci są takie, że jak coś jest nie tego, to one są wpadają w szał, prawda? Ale była taka zafrustrowana małpa i on zobaczył, jak potem, które swoje było wielkie, to małpa stała się miła, cicha, spokojna, łagodna, nie mógł w niej wywołać nawet neurozy eksperymentalnej. I on na kongresie w Londynie w 1935 roku to wygłosił. I temu wykładowi przychowywało się dwóch neurologów. Jeden to był Egas Moniz, który w ogóle był wybitnym neurologiem. On zrobił taką metodę, wymyślił angiografii mózgu, wyznaczenia naczyń mózgu. On sądził, że on za to powinien dostać Nagrodę Nobla. Był też aktywny w polityce. Był ministrem spraw zagranicznych Portugalii przez krótki czas. Był ambasadorem Portugalii. Miał klinikę i on właśnie zafascynowany tym, pomyślał, że może by taki sam zabieg odcinania płatów czołowych robić u pacjentów. No i rzeczywiście wymyślił nawet potem, prawda, takie urządzenie, nazwano to leukotą, prawda, żeby przecinać te szlaki, które łączyły płaty czołowe z resztą mózgu. I wyniki były takie, że naprawdę chorzy się bardzo uspokajali, bardzo tego, ale czasami wchodzili w takie stadium warzywa, prawda? My to zresztą wiemy potem, w amerykańskim wydaniu, w Locie nad Kukułczym Gniazdem, prawda? Nicholson miał właśnie taką operację, prawda? Natomiast sam Moniz został w ogóle postrzelony bardzo ciężko przez jednego ze swoich pacjentów. Leki psychiatry nie zawsze jest lekkie, prawda? No a potem on umarł, metoda zginęła. Natomiast Walter Freeman, on z kolei w Ameryce też słuchał tego i on opracował metodę niszczenia tych płatów nie przez operację, tylko wchodząc przez oko w ogóle, ta leukotomia. I on to potem zaczął robić masowo. To znaczy już potem tak w pokojach hotelowych, we wszystkim, ciap do oka tego, prawda, i wariat przestaje być wariatem, prawda? Efekt oczywiście był też dość fatalny, także to bardzo zdyskredytowało, ale byli tacy ludzie właśnie jak William Scoville, który rzeczywiście szukał, żeby przecinać odpowiednie szlaki. I to się potem udało. I także dzisiaj obecnie to wiemy, prawda, że na przykład stosujemy, jeżeli chcemy właśnie przy nerwicy nartens, to właśnie albo kapsulektomia, albo cingulotomia, obojętnie nie będziemy tłumaczyć, ale że są operacje, które dają dość dobre wyniki. Możemy padaczkę przerywać, możemy chorobę Parkinsona w tej chwili leczyć. Ale wtedy zmieniono coś na lepsze, znowu takie perspektywy, mianowicie no niedobrze jest robić tylko z... Bo jak coś pretniemy w mózgu, to neuron już nam nigdy nie odrośnie. W związku z tym zrobiono coś innego. No i zaczęto wprowadzać tam elektrody drażniące i te elektrody drażniły, to topory elektryczne blokowało
aktywność innych neuronów. Czyli tak byśmy robili przejściowe zablokowanie tych neuronów, to jest znacznie lepsza metoda. To jest, wygląda jak rozrusznik serca, bo my hamujemy, ale w momencie, w którym uważamy, że jest coś za dużo albo coś, zawsze możemy przestać to drażnić. I to zaczęto stosować u osób przede wszystkim z chorobą Parkinsona i rzeczywiście w tej chwili są osoby, które mają takie jak gdyby rozruszniki. Teraz w zależności od tego, jak są silne na przykład drżenia, to mi troszkę podkręcą, troszkę mniej podkręcą i tak dalej. Prawda? I ta elektryczna magnetyczna sytuacja mózgu, prawda, może, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo ona zastępuje neurochirurgię. Zresztą te metody drażnienia magnetycznego mózgu są w ogóle cudowne. My w tej chwili potrafimy na przykład u każdej z tych osób, w momencie, gdy miał tylko dobrą drgawkę do przestrzaszkowej stymulacji magnetycznej, co nic nie boli, to tak po prostu trzymam 5 cm nad skronią na przykład takie świństwo, prawda, tam taką cewkę, i ona powoduje, że na przykład osoba zupełnie nie jest zdolna do wypowiedzenia sądów moralnych. Dlatego, bo blokujemy przejście skroniowo-ciemieniowe i po prostu nie potrafimy się wczuć w tok myślenia innej osoby. Tracimy tak zwaną teorię umysłu, a w tym momencie nie możemy ocenić, czy ktoś postąpił moralnie, czy nie. No i w tej chwili się też robi dużo takich rzeczy właśnie tymi. Są obwody depresji. W tej chwili depresji, na przykład u nas w Poznaniu, tak samo docent Harad w tej chwili leczy depresję, właśnie podając coś takiego, prawda? I co? No, ale jeszcze chcę powiedzieć tak, bo to już długo mówimy, jeszcze chcę na filmiki pokazać. Jeden krótki, drugi długi, ale neurobiologia społeczna. To jest dość ciekawe, właśnie jak to w społeczeństwie w tej chwili wygląda. No więc okazuje się w tej chwili, prawda, co się dzieje, kiedy więzi społeczne się nam osłabiają albo wzrastają. Okazuje się, że widzimy wyraźne zmiany w mózgu, prawda? To jeżeli mamy zagrożenia, to się nam wtedy pewne części mózgu, a tu jest ważne, takie to jest zespół jąder migdałowatych, prawda? One się nam aktywują. Jeżeli nam jest dobrze, jeżeli wchodzimy w dobre więzi społeczne, to tu znowu mnóstwo można było powiedzieć, bo tu aż się prosi, żeby zrobić wycieczkę na przykład w kierunku oksytocyny, ale prawda, ogólnie osłabienie więzi społecznych, ono aktywuje to jądro migdałowate, to powoduje lęk, zagrożenie, stres, prawda? A zagrożenie i lęk, wykluczenie społeczne, na przykład oddzielenie matki od dziecka, prawda? Pobudza jeszcze korobręcz, pobudza wiele innych rzeczy, także naprawdę mamy dość sporo kłopotów. I teraz mam takie ogólne, to też może trudno tutaj powiedzieć, to chciałem wspomnieć Ritę Levi-Montalcini, świetna pani, umarła w wieku 102 lat i ona odkryła czynnik wzrostu nerwów, NGF, i Levi-Montalcini właśnie sądzi, NGF jest takim głównym czynnikiem, który o tym mówi. Ale co jest teraz ciekawe? I to te badania wyjaśniły rzeczy, które my znowu wiedzieliśmy z doświadczeń babci. Mianowicie, tam bardzo ładny taki wykład, moja babcia miała rację, mówił profesor Oates, jak był w Krakowie. Otóż my jeżeli jesteśmy zestresowani, nieszczęśliwi, znacznie łatwiej zapadamy na różne choroby. Jeżeli jesteśmy radośni i weseli, zapadamy znacznie mniej. Jest cała taka skala stresu, prawda, tam można robić różne punkty, prawda, tam nie tam. Rozwód to jest 80 punktów, śmierć dziecka to jest 100 punktów, ślub to jest 70 punktów, no różne takie historie, jak tam nas stresują, prawda. Jeżeli nazbieramy w ciągu roku ponad 300 punktów stresowych, to mamy jak w banku, że będziemy jakieś poważne choroby somatyczne. Ale teraz okazuje się, że to się dzieje dlatego, że jeżeli mamy też stresowe, to one nam tutaj zaczynają stymulować i oś przysadka nadnercza, prawda, i aktywować współczulny układ autonomiczny i one będą powodowały, prawda, zmiany w aktywacji genów, które są albo prozapalnymi, albo przeciwzapalnymi i one nam będą zmieniały naszą odporność. Były takie badania, bardzo w Ameryce robiono takie badania, że na przykład pryskano w nos takim roztworem łagodnego wirusa przeziębienia i okazało się, że osoby, które reportowały, że miały bezstresowy ostatni rok, nie zapadały. A te wszystkie, które mówili, że był stres, to jest. Także dlatego tak często uważam, że ludzie zaziębiają się na pogrzebach i potem chorują, bo stres powoduje jakieś historie. No i w ogóle stres, strach i lęk, ale no nie chcę tylko powiedzieć, że naprawdę to jest cała bardzo ciekawa historia właśnie. Neurobiologia strachu, to się też dużo bada.
No ale właśnie zła jądra migdałowatego i tak dalej, ale chodzi o to, że to jest śmieszne, jeżeli się uszkodzi to jądro migdałowate tutaj, to ci ludzie wtedy w ogóle nie odczuwają strachu. Na przykład to jest takie badanie, jeżeli na przykład wiadomo, że dostaniesz na plecy światełko i potem jest kopnięcie prądem elektrycznym. I teraz, jeżeli to normalna osoba wie, to potem się zabrać światełko, na przykład odruch psychogalwaniczny już jest taki, że już przygotowuje się do tego. Osoba z uszkodzona, ze stwardniałami, ze sklerozą jądra migdałowatych, na to nie reaguje. I mnie się wydaje, że taka rzecz jest normalnie niedobra, ale jest fantastyczna przy bohaterach wojennych, prawda? Jeżeli sobie zobaczymy, za mojej młodości bohaterem był Matrosow, prawda? Aleksandr Matrosow, który się rzucił tutaj na bunkier, z którego tkwił karabin maszynowy, z własnym ciałem zablokował, prawda? No i żołnierze przeszli. Wydawało się, że to jest taka gadka radziecka, prawda, i tak dalej, ale to był bardzo znany ten, pomniki i tak dalej. Ale okazuje się, że wcale nie jest to nie tylko tego, bo to akurat nie, już jest rzecz stosunkowo nie tak dawna, mianowicie, prawda, no, 7 lat temu, to z kolei właśnie Mansur, on znowu miał taką historię, prawda, że tutaj był w Ramadi i kiedy granat padł na płaski dach, na którym on był z kilkoma żołnierzami irackimi i Amerykanami. On był jedyny, który mógł uciec, zeskoczyć w dół. Ale on nie zeskoczył w dół, tylko rzucił się na granat, przytył granat własnym ciałem, prawda, i został. Z całą pewnością, gdy mu zrobiono sekcję, to okazałoby się, że ma coś z tymi jądrami migdałowatymi niedobrze. A oczywiście obaj byli potem bardzo znani i tak dalej, prawda. Można było powiedzieć, że są takie bohaterowie, prawda, bez jądr migdałowatych, prawda. No, faceci, ale faceci z jajami, niewątpliwie, prawda. Dobrze. No, ale teraz poczucie bezpieczeństwa, odczuwanie przyjemności osłabia lęk. To jest tak samo bardzo ważne i my to wiemy. I robimy takie doświadczenie, bardzo łatwo tak można zobaczyć, jak silne jest wzdrygnięcie się przy odpowiednim dawaniu. Takie wzdrygnięcia, prawda, to jest, no w ogóle ze strachu my wiemy, że się wzdrygamy, prawda, można to wzdrygnięcie badać. I robimy takie doświadczenie na szczurach, okazało się, że jeżeli się pada jakiś bezwarunkowy bok, jest awersyjny albo coś się zagraża, to taki szczur znacznie silniej, miał znacznie silniejsze te drżenia. Natomiast jeżeli się podawało taki jakiś bezwarunkowy bodziec apetytywny, na przykład szczur mógł sobie coś pojeść, czekoladkę, prawda, a miał taki symboliczny zestaw przyjemności, też jakiś bodziec, po którym było przyjemnie, to ten szczur znacznie mniej reagował lękiem. To jest bardzo ważne w praktyce. Ja zawsze na przykład jak wykładam, nie wiem, ludziom, którzy mogą prowadzić gabinet dentystyczny, to mówię, musi być miło w gabinecie, żeby się ludzie nie bali, prawda? I to naprawdę to dużo znaczy. Jeszcze jedno. Cywilizacja nas strasznie zmieniła i między innymi jednym z większych chorób cywilizacyjnych jest otyłość, prawda? Tu cywilizacja udomowiła zwierzęta, prawda? Bardzo dobrze, no ale tak samo udomowiła człowieka. I efekty są dość widoczne, prawda? Tak widać, że ta ewolucja tak idzie. I teraz okazuje się, że my dokładnie zaczynamy badać, jak to się dzieje, że my jemy za dużo. Psychologicznie, też biologicznie to jest problem, taka historia, że jest mnóstwo czynników zewnętrznych, które się nam uwalniają, jest cały układ potem melanokortynowy, który nam to wszystko reguluje nam wydawanie energii. Mi się wydaje, że rzeczy, które się wiąże, dlaczego człowiek, poza człowiekiem na przykład, jakie zwierzęta mogą się zatyć? Pies, kot w domu się zatywają. Czy ktoś widział kiedyś tłustą krowę, tłustą owcę? Nie. Dlatego, że zwierzęta roślinożerne, które mają stały dostęp do pokarmu, to po prostu odczuwają głód w momencie, kiedy naprawdę potrzebują jeść, bo zapasy nagle się spadły. Człowiek czy zwierzę ewolucyjnie musi mieć trochę czasu, żeby upolować zwierzę, prawda? Po prostu my zaczynamy czuć głód na 3 godziny wcześniej, zanim naprawdę potrzebujemy. No ale tymczasem lodówka jest w odległości 30 sekund. I wobec tego część z nas wygląda, jak wygląda, prawda? Tak, badawkę mamy całe mnóstwo, mózg ma takie czujniki hormonalne. I teraz, co jest ciekawe, że mamy w podwzgórzu, tutaj jak idą nam, prawda, i takie sygnały z komórek tłuszczowych, i z ścian jelit, i zresztą tak samo z trzustki, prawda? Ale tu w podwzgórzu następuje zwykle regulacja. Ale niektóre z tych sygnałów nam przechodzą do centrów nagrody. No bardzo dobrze, bo my musimy mieć motywację do jedzenia, prawda? Jak nie mamy, wpadamy w anoreksję. No ale czasami właśnie tutaj następuje takie zwichnięcie, no i wtedy jemy za dużo.
I teraz tak, ten neolityczny człowiek zbieracz, no to on po prostu, on nie miał tego jedzenia, on się doskonale trzymał. No dzięki temu tego. Natomiast współczesny człowiek zbieracz, prawda? No, właśnie tak, zbieracz biedronkowy. No i właśnie. A to jest to, ja bardzo lubię to pokazać, jak często pokazuję, jak ewolucja telewizora i człowieka biegnie w odwrotnym kierunku, prawda? W krótkim przeciągu czasu. Dobrze, dobrze. I w ogóle się nam wydaje w tej chwili, że szczyt rozwoju intelektualnego myśmy mieli, nie wiem, pewno gdzieś w górnym paleolicie, prawda? Bo rozwój umysłu, wtedy każdy musiał mieć oczy dookoła głowy. A potem w momencie, kiedy to zagrożenie zniknęło, ja mam koleżankę z Izraela, która mieszka we Włoszech, chociaż zawsze z Izraelem, i Jezus, jak ten naród w ciągu ostatnich 20 lat skretyniał. Dlatego, bo dopóki Żydzi byli we wrogim środowisku, musieli mieć oczy dookoła głowy i tak dalej, to musieli być inteligentni. Natomiast u siebie mogą być głupi, prawda? Tak samo jak każdy inny naród. No i coś takiego jest, prawda? I teraz ci ludzie paleolitu, prawda? Oni naprawdę byli wysoko kwalifikowani, inteligentni, prawda? A rozwój cywilizacji, on nagle powodował, że nie musimy być aż tak dobrzy, prawda? Zaczynamy się opiekować chorymi, prawda? Już tutaj w dawnych czasach. Nagle się zrobiło coś, była medycyna, nagle wymyśliłem sobie, że życie ma wartość, że musimy chronić tak samo chorych, słabych, które są uciążliwością, prawda? I to tym nadmierne przywiązywanie do wartości życia może być rzeczą bardzo szkodliwą dla grupy, prawda? Bo to jest właśnie, ja bym powiedział, że to jest ten syndrom Korczaka, prawda? Człowiek tylko dlatego traci życie, że czuje, że ma obowiązki w stosunku do innych. I z punktu widzenia biologicznego to jest katastrofa, z punktu widzenia socjalnego my to bardzo lubimy, ale to jest taka rzecz do wymyślenia, prawda? No, ale oczywiście, mimo tego, że nas to ciągnie w dół, to teraz znowu co robi, jakie są perspektywy neurobiologii? Interfejsy, nanotechnologia, tych mnóstwo różnych rzeczy takich robimy, prawda? Możemy mieć, prawda, różnego rodzaju protezy ślimakowe, w tej chwili protezy siatkówkowe, prawda, już się robi, prawda, osób, które oślepły, ale kiedyś widziały, prawda? Doszliśmy do etapu, w którym bezpośrednio możemy z mózgiem kierować komputerem. I tu właśnie teraz, czy pan mógłby puścić filmik Nikolisa, czy jesteśmy już złączeni, nie chcemy oglądać filmiku? Chcemy? No to teraz wobec tego proszę spróbować tego Nikolisa tam wyciągnąć. Tylko trzeba otworzyć jako VLC. Tak, jest, tak, tak, tak. Okej. Okay. To jest film z tego. Na pewno. The kind of neuroscience that I do, and my colleagues do, is almost like the weatherman. We are always chasing storms. We want to see and measure storms, brainstorms, that is. And we all talk about brainstorms in our daily lives, but we rarely see or listen to one. So I always like to start these talks by actually introducing you to one of them. Actually, the first time we recorded more than one neuron, 100 brain cells simultaneously, we could measure the electrical sparks of 100 cells in the same animal. This is the first image we got, the first 10 seconds of these recordings. We got a little snippet of a thought, and we could see it in front of us. I always tell the students that we could also call neuroscientists some sort of astronomer, because we are dealing with a system that is only comparable in terms of number of cells to the number of galaxies that we have in the universe. And here we are, out of billions of neurons, just recording 10 years ago, 100. We are doing 1,000 now. And we hope to understand something fundamental about our human nature. Because if you don't know yet, everything that we use to define what human nature is comes from these storms. Comes from these storms that roll over the hills and valleys of our brains and define our memories, our beliefs, our feelings, our plans for the future, everything that we ever do, everything that every human has ever done, do, or will do, require the toil of populations of neurons producing these kind of storms. And the sound of a brainstorm, if you've never heard one, is somewhat like this. You could put it louder if you could. My son calls this making popcorn while listening to a badly tuned AM station.
This is a brain. This is what happens when you route these electrical storms to a loudspeaker and you listen to 100 brain cells firing. Your brain will listen, will sound like this. My brain, any brain. And what we want to do as neuroscientists in this time is to actually listen to these symphonies, these brain symphonies, and try to extract from them the messages they carry. In particular, about 12 years ago, we created a preparation that we named brain-machine interfaces, and you have a scheme here that describes how it works. The idea is, let's have some sensors that listen to these storms, this electrical firing, and see if we can, in the same time that it takes for this storm to leave the brain and reach the legs or the arms of an animal, that half, about half a second, let's see if we can read these signals, extract the motor messages that is embedded in it, translate it into digital commands, and send to an artificial device that will reproduce the voluntary motor wheel of that brain in real time. And see if we can measure how well we can translate that message when we compare to the way the body does that. And if we can actually provide feedback, sensory signals that go back from this robotic, mechanical, computational actuator that is now under the control of the brain, back to the brain, how the brain deals with that, of receiving messages from an artificial piece of machinery. And that's exactly what we did 10 years ago. We started with a superstar monkey called Aurora that became one of the superstars of this field. And Aurora liked to play video games. As you can see here, she likes to use a joystick like any one of us, any of our kids, to play this game. And as a good primate, she even tries to cheat before she gets the right answer. So even before a target appears that she's supposed to cross with the cursor that she's controlling with this joystick, Aurora is trying to find the target, no matter where it is. And she's doing that because every time she crosses that target with the little cursor, she gets a drop of Brazilian orange juice. And I can tell you, any monkey will do anything for you if you get that little drop of Brazilian orange juice. Actually, any primate will do that. Think about that. Well, while Aurora was playing this game, as you saw, and doing, you know, 1,000 trials a day and getting 97% correct and 350 mLs of orange juice, we are recording the brainstorms that are produced in her head and sending to a robotic arm that was learning to reproduce the movements that Aurora was making. Because the idea was to actually turn on this brain-machine interface and have Aurora play the game just by thinking, without interference of her body. Her brainstorms would control an arm that would move the cursor and cross the target. And to our shock, that's exactly what Aurora did. She played the game without moving her body. So every trajectory that you see the cursor now, this is the exact first moment she got that. That's the exact first moment a brain intention was liberated from the physical domains of a body of a primate and could act outside in that outside world just by controlling an artificial device. And Aurora kept playing the game, kept finding that little target and getting the orange juice that she wanted to get, that she craved for. Well, she did that because she, at that time, had acquired a new arm. The robotic arm that you see moving here 30 days later, after the first video that I showed to you, is under the control of Aurora's brain and is moving the cursor to get to the target. And Aurora now knows that she can play the game with this robotic arm, but she has not lost the ability to use her biological arms to do what she pleases. She can scratch her back, she can scratch one of us, she can play another game. By all purposes and means, Aurora's brain has incorporated that artificial device as an extension of her body. The model of the self that Aurora had in her mind has been expanded to get one more arm. Well, we did that 10 years ago. Just feed forward 10 years. Just last year, we realized that you don't need even to have a robotic device. You can just build a computational body, an avatar, a monkey avatar. And you can actually use it for our monkeys to either interact with them, or you can train them to assume in a virtual world the first person's perspective of that avatar and use her brain activity to control the movements of the avatar arms or legs. And what we did basically was to train the animals
to learn how to control these avatars and explore objects that appear in the virtual world. And these objects are visually identical, but when the avatar crosses the surface of this object, there is an electrical message that is proportional to the micro-tactile texture of the object that goes back directly to the monkey's brain, informing the brain what is that the avatar is touching. And in just 4 weeks, the brain learns to process this new sensation and acquires a new sensory pathway, like a new sense. And you truly liberate the brain now because you are allowing the brain to send motor commands to move this avatar, and the feedback that comes from the avatar is being processed directly by the brain without the interference of the skin. So what you see here is this is the design of the task. You're going to see an animal basically touching these three targets, and he has to select one because only one carries the reward, the orange juice that they want to get. And he has to select it by touch using a virtual arm, an arm that doesn't exist. And that's exactly what they do. This is a complete liberation of the brain from the physical constraints of the body in a motor and a perceptual task. The animal is controlling the avatar to touch the targets and is sensing the texture by receiving an electrical message directly in the brain. And the brain is deciding what is the texture associated to the reward. The legends that you see in the movie doesn't appear for the monkey. And by the way, they don't read English anyway. So they are here just for you to know that the correct target is shifting position, and yet they can find them by tactile discrimination, and they can press it and select it. So when we look at the brains of these animals, on the top panel, you see the alignment of 125 cells, showing what happens with the brain activity, the electrical storms of this sample of neurons in the brain when the animal is using a joystick. And that's a picture that every neurophysiologist knows. The basically alignment shows that these cells are coding for all possible directions. The bottom picture is what happens when the body stops moving and the animal starts controlling either a robotic device or a computational avatar. As fast as we can reset our computers, the brain activity shifts to start representing this new tool, as if this tool was a part of that primate's body. The brain is assimilating that tool as fast as we can measure. So that suggests to us that our sense of self does not end at the last layer of the epithelium of our bodies, but it ends at the last layer of electrons of the tool that we're commanding with our brains. Our violins, our cars, our bicycles, our soccer balls, our clothing, they all become assimilated by this voracious, amazing dynamic system called the brain. How far can we take it? Well, an experiment that we ran a few years ago, we took this to the limit. We had an animal running a treadmill at Duke University in the East Coast of the United States and producing the brainstorms necessary to move. And we had a robotic device, a humanoid robot, in Kyoto, Japan, at ATR Laboratories, that was dreaming its entire life to be controlled by a brain, a human brain, or a primate brain. What happens here is that the brain activity that generated the movements in the monkey was transmitted to Japan and made this robot walk, while footage of this walking was sent back to Duke so that the monkey could see the legs of this robot walking in front of her. So she could be rewarded not by what her body was doing, but for every correct step of the robot on the other side of the planet, controlled by her brain activity. Funny thing, that round trip around the globe took 20 milliseconds less than it takes for that brainstorm to leave its head, the head of the monkey, and reach its own muscle. The monkey was moving a robot that was 6 times bigger across the planet. This is one of the experiments in which that robot was able to walk autonomously. This is CB1 fulfilling its dream in Japan, under the control of brain activity of a primate. So where are we taking all this? What are we going to do with all this research besides studying the properties of this dynamic universe that we have between our ears? Well, the idea
is to take all this knowledge and technology and try to restore one of the most severe neurological problems that we have in the world. Millions of people have lost the ability to translate these brainstorms into action, into movement. Although their brains continue to produce those storms and code for movements, they cannot cross a barrier that was created by a lesion on the spinal cord. So our idea is to create a bypass, is to use these brain-machine interfaces to read these signals, large-scale brainstorms that contain the desire to move again, bypass the lesion using computational and microengineering, and send it to a new body, a whole body called an exoskeleton, a whole robotic suit that will become the new body of these patients. And you can see an image produced by this consortium. This is a non-profit consortium called the Walk Again Project that is putting together scientists from Europe, from here in the United States, and in Brazil together to work to actually get this new body built. A body that we believe, through the same plastic mechanisms that allow Aurora and other monkeys to use these tools through a brain-machine interface, and that allows us to incorporate the tools that we produce and use in our daily life, the same mechanism we hope allow these patients not only to imagine again the movements that they want to make and translate them into movements of this new body, but for this body to be assimilated as the new body that the brain controls. So I was told about 10 years ago that this would never happen, that this was close to the impossible. And I can only tell you that as a scientist, I grew up in southern Brazil in the mid-60s, watching a few crazy guys telling that they would go to the moon. And I was 5 years old, and I never understood why NASA didn't hire Captain Kirk and Spock to do the job. After all, they were very proficient. But just seeing that as a kid made me believe, as my grandmother used to tell me, that impossible is just the possible that someone has not put enough effort to make it come true. So they told me that it's impossible to make someone walk. I think I'm going to follow my grandmother's advice. Thank you. Możemy wracać do naszych tych, do prezentacji. Gdzieśmy tam byli? Byliśmy przy tej małpie. No, o, tak, tak. No i teraz dalej jeszcze, bo już się ściemnia trochę. Otóż, co jeszcze dalej zrobić? Bo Nicolelli się właśnie tam kilka... Okej. Dobrze. I jeszcze gdybyśmy mogli mieć full screen. Tu. Ciup. Jest. No proszę zobaczyć, prawie jak ta małpa. Dobra. A więc możemy zacząć tworzyć te cyborgi. Właśnie cała mechanizm polega na tym, że zbieramy z mózgu pewne rzeczy i to potem to uczymy się tego to przesyłać troszeczkę tak na takie, jak się uczymy jeździć na rowerze. Metodą to jest właśnie biofeedback. Tutaj to jest typowy biofeedback, którym właśnie łapiemy, potrafimy przesłać ten kursor, a wtedy, jeżeli tak zrobimy, no to właśnie możemy tutaj mieć, prawda, protezę całą, możemy tu uruchamiać, jak tu jest przerwa, tu możemy sobie coś uruchomić z mózgu. I teraz tak, z ludźmi to się już też udało. To był pierwszy przypadek, Brad Nagel, on miał uszkodzony kręgosłup, kręgi szyjne, był tetraplegikiem i jemu po prostu wmontowano coś takiego małego, to jest jedno centówka amerykańska, jest to taki bardzo mały, temu wmontowano w mózgu i on chodził właśnie z tym brain gauge, to się nazywa, no i w pracy jest kompletnie sparaliżowany, mógł uruchomić komputer. On jeszcze nie miał żadnego tego swojego stroju, awatara, ale mógł uruchomić komputer, choćby mógł wszystko. Zgasić i zapalić światło, odczytać maile, prawda, sobie przestawić pozycję łóżka i tak dalej. Fantastycznie, czyli że możemy, takie rzeczy mogą robić. To był właśnie ten film Nicolelisa. Udało się, tak samo w tej chwili coś jeszcze, bo teraz ludzie się dalej bawią, z mózgu człowieka do mózgu szczura. Już się udało też zrobić, że na przykład szczur miał rozkaz, żeby ogonem machnął w lewo. I szczur machnął w lewo ogonem, prawda?
prawda, udaje się przekazać drosko z mózgu człowieka do mózgu szczura, więc to jest naprawdę. Udało się tak samo z jednego szczura do drugiego coś tam zrobić. A co w ostatniej chwili? Bezpośrednie przekazywanie sygnału i właściwie wykonanie rozkazu od człowieka do człowieka. To było takie badanie, to w marcu zeszłego roku to było. Zadanie było takie, że miało się odpalić armatę w kierunku rakiet statku pirackiego, a nie w kierunku tutaj wspomagających, prawda, tutaj okrętów. Prawda? Nadawca miał obserwować gry i decydować, kiedy ma nacisnąć Enter, prawda? Prawą ręką, żeby odpalić we właściwym momencie, armaty. Natomiast odbiorca trzymał palec na klawiszu, odparł i miał pobierać ten klawisz w momencie, kiedy go mózg otrzyma sygnał od tamtego drugiego. To ułożenie tutaj się, tutaj mamy grę komputerową, tu jest nadawca, nadawca patrzy. Nadawca wydaje w pewnym momencie sygnał. Sygnał idzie sobie tutaj przez, prawda, internet, idzie przez internet do drugiego, drugiego device i ten drugi aparat, on uruchamia właśnie to, co mówiłem, tak zwana ta cewka do stymulacji, przestrzeszkowej stymulacji magnetycznej, bo wtedy jak my to ruszymy, to możemy pobudzić pewne nerwy. No i teraz tutaj siedzi właśnie facet i ogląda, tu siedzi facet drugi, który odbiera. I on trzyma tutaj rękę na klawiszu i w momencie, w którym tamten pierwszy powiedział mózgiem, nacisnął guzik, to ten facet nagle machnął palcem. On powiedział, że on to czuł jak tik, on nie miał rozkazu, ale było widać, że można było rozkaz przez internet przerzucić do faceta, który był kilkaset metrów od niego. No więc wobec tego pytanie, prawda, czy jeszcze jakie są dalsze perspektywy, czy na przykład jakby tak, gdyby można było coś takiego robić, żeby połączyć mój mózg z komputerem tak, żeby nagle cały zasób komputera był u mnie dowolnie, żebym nie musiał sobie przypominać, jak się ten Alzheimer nazywał, prawda, tylko od razu prawda, coś takiego mieć, prawda? Czyli możemy, a może całą zawartość naszego mózgu możemy przerzucić w obwody elektryczne komputera, prawda, gdybyśmy tacy nieśmiali. To w tej chwili ciągle wygląda, prawda, niezwykle, tak właśnie Nicole Lewis mówił, prawda? Jak jest coś niezwykłego, to właśnie trzeba robić. Jak daleko się nam wolno usprawniać, prawda? Czy istnieją inne niż technologiczne granice medycyny neuroscience, prawda? I tak jeszcze kilka problemów na sam koniec, żeby tego. Leki psychotropowe do kontroli społeczeństwa. No, czy możemy sobie wyobrazić, że całe społeczeństwo będzie kontrolowane jakimiś lekami psychotropowymi? My jesteśmy w pewien sposób. Żeby Państwo sobie nie myśleli. Sól jodowana, krzesdawana, to jest ten jod jako środek psychotropowy. On po prostu aktywuje nam tarczycę i to jest stosowane dlatego, żeby uniknąć wola i kretynizmu na Podkarpaciu, gdzie nie ma jodu. Od roku 1935, z wyjątkiem okresu okupacji, my wszyscy byliśmy właśnie pod związkiem psychotropowym. Nie, o tym nie wiedząc, prawda? Tylko tak, może to nawet, ale tylko tak zwracam uwagę. No dobrze, a na przykład taka psychocywilizacja. Delgado myślał, że jak się włoży do mózgu takie te, to ma coś poruszać. Następny film będzie króciuteńki, ale właśnie chciałem pokazać, jak Delgado, on po prostu wszczepiał, tak jest, on wszczepiał po prostu elektrody. Tak, tak. W latach 60. Delgado to robił. Tu jest normalny byk, który atakuje. A teraz byk miał wszczepioną elektrody, który mógł kierować radiem. Proszę zobaczyć. Byk atakuje, nagle się cofa. Rezygnuje. Nie. Został powiedziano bykowi, radiem nie rób tego, prawda? Przeszczepienie. A więc Delgado, którego tu widzimy, on pokazał, że to samo można być bez wkładania elektrod, tylko zewnętrznymi, zmianą zewnętrznego pola magnetycznego. Czyli, że można kierować zachowaniem w sposób zdalny. Delgado robił tylko na zwierzętach. Ale jak tutaj twierdzi autor filmu, Rosjanie to już robili dla leczenia chorób psychicznych. Tymi samymi. A to był film zimnowojenny, także możemy przejść dalej do tego naszego tekstu, ale proszę zobaczyć, to jest ta Delgado sądził, że można będzie ludziom wsadzać elektrody i całym społeczeństwem sterować, prawda, z odległości. A więc to była taka ta.
No, a teraz dalej, jeszcze jedno, mianowicie te nasze możliwości dają to, że jak będziemy mieli takie dobre skanowanie mózgu, to nie mogli przewidywać człowieka. My mamy dziecko, mówię, jaka będzie jego przyszłość, jakie ma potencjały, co może zrobić, tylko warto tego, a może są takie, które warto eliminować, prawda? I tu dopiero mamy taki kłopot, prawda? Czy możemy dokładnie scharakteryzować osobowość, przewidywać rozwój oseska, prawda? A co zrobić, gdy teraz te badania wykażą, że taka osoba będzie groźnym psychopatą, prawda? No mamy taki, prawda? Znaczy, miły chłopczyk, malutki, taki wesoły, prawda? Robimy skan, okaże się, że zostałem dzielnym żołnierzem i nie daje się korumpować, jest wegetarianinem i abstynentem, nie goni za dziwkami, jest wierny ideom, kocha ojczyznę, ma uzdolnienia plastyczne, prawda? No, czy takiego nie dałoby ubić? A może jednak tak, prawda? No, jej Państwu zdjęcie młodego Adolfa, dziękuję bardzo.